wszystko wiedziałem, jak wygląda sytuacja w meczu z Legii i trener kazał mi tam wejść na stały fragment, coś zrobić, ale no niestety nie udało się, aczkolwiek i tak myślę, że dobry wynik, dobra gra naszego zespołu. Czyli to możesz czuć się takim pełnoprawnym medalistą, bo zagrałeś w tym sezonie. Tak, debiut 5 minut, ale no mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie więcej szans i więcej do pokazania. Ten medal, jak smakuje? Bo na medal musieliśmy czekać ponad 60 lat od 56 roku. Tadeusz Foryś wtedy zdobył z Lechią medal, no i wy powtórzyliście w tym sezonie. Więc w swoim życiu nie było takiego sukcesu w Lechii. Jeszcze nie było takiego sukcesu. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, aczkolwiek bardzo się cieszymy z tego sezonu i mam nadzieję, że następne będą jeszcze lepsze. Parę razy jeździłeś z Lechią byłeś już na ławce, czy liczyłeś na to, że w końcu się uda jeszcze w tym sezonie zadebiutować, czy w to wierzyłeś po prostu? No, wierzyłem cały czas, no. Jestem przygotowany na 100% do każdego meczu i myślę, że dobrze trener zrobił, że mnie wpuścił i bardzo się z tego cieszę. Jakbyś opowiedział, co się w szatni działo dzisiaj po tym triumfie, czy leciał skuter, co tam się działo, jak to wyglądało z twojej perspektywy? No, zawodnicy byli ogólnie bardzo zadowoleni, tak? Trzecie miejsce i Puchar Polski, to rzadko zdarza się taki sezon, więc myślę, że wszyscy byli w dobrych nastrojach. A ta zabawa, jak będziecie świętować? Tego lepiej tam. Ominąć pytanie. Dyspensa też będzie z racji wieku. Na pewno tak, ale no, odpoczywamy i przygotowujemy się do następnego sezonu. Dziękujemy.